dziś wybór Miss. Powiedz, czy twoja partnerka nie będzie zazdrosna, że dzisiaj skupisz swoją uwagę na innych kobietach? No, została dzisiaj też zaproszona, wiem, że ma przyjechać, więc będzie. Też patrzyła czujnym okiem, ale nie jest zazdrosna. Ona raczej wie, na czym polega jakby moja praca, no bo jestem misterem i też zasiadanie w takich konkursach to po części jest mój obowiązek, więc nie ma z tym problemu i świetnie sobie radzi. Masz swój taki ideał kobiecej urody? Czy mam ideał kobiecej urody? No właśnie, różne są, każdy mówią, że tyle, ile ideałów, tyle typów urody, tyle gustów. No, dla mnie kobieta musi być przede wszystkim kobieca, musi mieć w sobie tą delikatność, no i coś takiego, co przyciąga mężczyznę. Mnie właśnie przyciągają te cechy, niektórych przyciągają cechy bardziej drapieżne, czyli tak zwane kocice. Ja jestem właśnie za tymi kobietami takimi delikatnymi, subtelnymi i te mi się najbardziej podobają.